co? Powiem to zaraz. Ninja stał. Ja tak przechodzę, patrzę. Co jest? Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi kochani, mój ulubiony tryb starcie snajperów powrócił do Fortnite. Jak sama nazwa wskazuje, w tym trybie występują tylko i wyłącznie bronie, które strzelają na daleko. A żeby nie było dla nas za łatwo, twórcy gry przygotowali dla nas dwa utrudnienia. Pierwsze utrudnienie polega na tym, że kiedy strzelimy ze snajperki, to nad naszą głową przez kilka sekund zapala się czerwona latareczka, która zdradza naszą pozycję, czyli wszyscy na mapie wkoło wiedzą, gdzie jesteśmy i musimy uważać, żeby nie dostać na banie. Drugim utrudnieniem jest to, że kiedy zginiemy, z naszego ciała nie wypada karta. I nasz kumpel z drużyny nie może nas już podnieść, więc mamy tylko tak naprawdę jedno życie. Czyli jesteśmy, że tak powiem, jednostrzałowcem. Więc w dzisiejszym odcinku wraz z moim przyjacielem Szakiem postaramy się wygrać ten tryb i sprawdzimy, kto z nas jest lepszym snajperem. W sumie, wiecie co? Sprawdźmy, czy wy też potraficie strzelać ze snajperki. Teraz chciałbym przetestować waszą celność. Za chwileczkę z nieba na lotni będzie spadał Bambik. Kiedy najedzie na niego celownik, klikajcie łapeczkę w górę, wtedy go zestrzelicie. Gotowi? Start! Jakbym siebie widział. O, jeszcze raz klikaj, uwaga! O, headshot! No i to mi się podoba. Moja szkoła. Skoro tak dobrze strzelacie, no to strzelcie jeszcze subika z dzwoneczkiem. Ten czerwony przycisk na dole klikajcie, żeby być na bieżąco z moimi materiałami. Teraz chciałem ogłosić wyniki konkursu na 100 zł PSC z poprzedniego odcinka. Ta osoba wygrywa 100 zł, odezwij się do mnie na maila. Oczywiście mój e-mail znajdziesz w opisie. Dzisiaj też wam rozdaję 100 zł PSC. Jeżeli chciałbyś wziąć udział w takim konkursiku, no to wpisuj kodzik Farel do sklepu. W komentarzu pochwal się swoim nickiem z gry Fortnite. Zostaw łapkę, strzel subika. Zapraszam też wszystkich na pixyshop.pl po przekozackie koszulki. Link do sklepu oczywiście znajdziecie w opisie. A teraz trzymajcie za mnie kciuki, żebym wygrał ten tryb. Moi kochani, jest dzisiaj ze mną Szaku. Siema gościu. Elumina, witam. I dzisiaj gramy starcie snajperów. Moi kochani, jest to mega fajny tryb, w którym walczymy tylko i wyłącznie sztucerami i snajperkami różnego koloru i za każdym razem, kiedy strzelimy, nad naszą głową zapala się nadajnik, czyli taki, wiecie, a la Wallhack, tak jak kiedyś był ten flargan, strzelało się w niebo i podświetlał nam przeciwników. No to teraz jak strzelimy ze snajperki, zdradzamy swoją pozycję. Lecimy na Stark Industries, bo stwierdziliśmy, że tutaj może być zabawnie. Szaku, czy widzisz jakąś broń? Okej, okay, mam fioletową heavy. Oj, nie trafiłem. A to ty jesteś, dobra, kurde. Ciebie też mi podświetla, czujesz to? I cię zdradziłem, pomocy. Mnie też nie. Nie, ciebie nie. Ty do mnie strzeli, nawet nie wiem kto, skąd, kiedy, jak. Leży? Idę do ciebie, byczek. Ole, bam, bombę wywaliłem. A, tu można mieć tylko 30 maców, gościu. Każdego rodzaju. Nie dobrze. Tak, nie trzeba będzie... Nie buduje się tutaj. A żeby budować nie umiemy, no to na plus. Też, prawda. O, mam fajną sztucer. Nie no, sztucer musi być, widzowie. Oh my gosh, ależ to przyjął. Dobra. Mi się podoba. Masz kogoś? Nie, ale... Lubię mieć ciężej. Masz fioletowy sztucer, chcesz może? Tak, jak najbardziej, on jest OP. Lubię mieć ciężej. Wow, za nami są chłopy. No ja już właśnie dostałem. Nawet nie wiem kiedy, serio! Jak on to wyczuł? Dobra, żartowałem, że lubię mieć trudniej, widzowie. Ja tylko żartowałem. Dobra, ja podjeżdżam, nie? Tak, próbuj go tam. Na dziąsło. Dobra, starcie tytanów. Jakbyś go tak trafił. Wow, nice. Drugi. Wow! Coś pięknego. Dawaj, wbijaj do środka, normalnie. Plecy. Co? Zabuduj. Nie miałem maców, co ty? Poszły wszystkie. Tak było, git. Dobrze, moi kochani, spróbujmy jeszcze raz. Tym razem lecimy na puszczę i bez wygłupów. Wow. Chłopak jest na naszym domku. Mam kewę, jak coś, dobra. Na naszym domku. To taka wielka willa, to nasz domek, rozumiem, tak? Okej. Tak. Mam snajpę niebieską, najgorzej. Prawie dostałem, uciekam. Postaraj się pierw przycelować, dopiero strzelić, wiesz? Mi się wydaje, że to jest metoda na sukces. Tak jest, kapitanie. Nie trafiłem chłopa, no ja pierdziu, serio? Też nie trafiłem. Dostał w nogę. Ajajaj, ależ to było dobre. Co miał? Sztucer złoty? Panie, miał wszystko. Idę. Ja sztucer to zabiję. Kościół, ten sztucer. No
co? Pomogę go zabić. Ninja stał. Ja tak przechodzę, patrzę. Co jest? A tu chłop stał, naprawdę. Szybki kilek, chłop podchodzi do nas. Do 180. Rozwalam rampę. Nie wyłóż się, nie wyłóż się, please. Zabuduj się, przeładuj sobie wszystko, spokojnie. Leży. Nice. Przycelowałem, przycelowałem, pierwiesz? Nie zdradzaj się, nie? Bez sensu. Masz sniper heavy jak coś? O, sztucer, biorę go, zmieniam. Matce, jakbyś chciał sobie dozbierać. Dostał? Nice, 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 nice. Chowaj się, chowaj się, chowaj się. Przyjąłem. Przyjąłem petardzińską, mordo. Chodź na ruiny, stary. Bo tam prawdopodobnie będzie koniec strefy, więc jakbyśmy zajęli sobie high ground, to by było mega OP. Zanim tam podejdziemy, to nie ktoś już tam będzie. Jest taka szansa. Z E idą na ruiny tak samo, z drugiej strony. Dawaj, dawaj, gdzie ty jesteś? Za mną? Okej, okay, git. Będzie młyn, czy walka. O klasztor. Starcie tytanów, gościu. Kroki mam, kroki mam. Nie no, były kroki, ale nie widzę chłopa. Gdzieś jest, uważaj, bo on się czai. On tu będzie, patrząc, chodź, tu na bank będzie, w środku. Za drzwiami. Mam iść do ciebie? No, chodź, chodź. Tu jest, na bank. A! No co? Było obok nad. Myślałem, że to jest jakieś pomieszczenie XD. Chłopy, co się przygotowały na starcie z gościem, którego nie ma. Walczyliśmy z duchem. Walczyliśmy z ostrym cieniem mgły. Zdradziłeś nas. Gość sobie, chciałem spróbować, no. Okej, okay, niech będzie. Taki 50-50, jak trafił. Dostałem! Jak? Akurat ten właśnie mi wcisnął. Proszę, on się schował tak sprytnie. Się... Nie dostał. Czasami, nie? Tak, tak, tak. Walą to jest do nas. Z każdej strony odstrzelają. Tak, ja tego tutaj zrobiłem takiego boksa. Nie mamy strefy, stary. Spadamy z tej góry, wiesz? Nie ma sensu tu siedzieć. No nie. Dobra, wyjście. W ogóle tu nie było bezpiecznie. To się odskamował mnie na miejscu, we, że to szok. Chodź, splaszę. A, ty masz full. Ja mam full, wow. Skąd walisz? Tam ten strzelił do ciebie, tam zaznaczyłem ci. On by cię strzelił, tylko cię nie trafił. Dostał, 126. O, tam jest. Cieka do tyłu się wskupuje. Nie trafisz go raczej. Dobra, nie strzelaj. Musimy przebić do strefy, bo jesteśmy podświetleni. Ja bym proponował tą górkę gdzieś zająć. To by było OP. Dobra. No ale tam to chyba mi się wydaje, że każdy na ten sam pomysł padł, wiesz? To dawaj. Strzały lecą. Damy radę, dawaj. Dobra. Patrzę się, czy nie mamy pleców. Na razie nie mamy. To możemy się zabudować, wiesz? Mordo. Zbieraj matcy. Masz matcy? Mam maxa. Hop. Wow, dostałem. Ty mnie strzelił, nie wiem skąd. Też. Najgorsze jest to, że już nie mam maxów. Nie dostał, najgorzej. 8 osób, no dobra, 6. Koło głowy, ja dziękuję. Tam za górką jest chłop, nie? Za tą górką jest. Chodź tutaj do mnie, do boksa. Znaczy tu biegam dookoła, jestem obok ciebie cały czas, nie martw się o mnie. Ja się cię nie martwię, tylko żebyś się nie wyłożył. No to co to jest, jak nie martwię się, powiedz mi. No dobra, niech będzie. Uważaj, bo oni na gliderach latają. Podlatuję. Co, 125? Nie no, kurde, nie trafiłem go. On się leczy. Kumpel jego pomaga mu. Wolę, bo czy z górki jest chłop, nie? Żeby z górki nie dostał. Jeszcze dostałem z górki właśnie. Dostał, dostał, dostał. Dobra, widzę, widzę, widzę. Poczekaj, poczekaj. Poczekaj, poczekaj, chodźmy do strefy, mamy strefy. Nie atakujmy, bez sensu, chodź, chodź, chodź. Ktoś co na lewo poleciał, gdzieś tam. A, leci, leci na most.
Dostał 100, ale piękny strzał. Aj. Jeszcze jeden idzie od przodu. Szako, nie wyłóż tylko. Tu jest na blisko. 100. Nice, 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 nice. Wysuwa się, wysuwa się, wysuwa się, bo ja nie mam życia. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Mam kewy, masz jakieś bandaże czy coś? Nie, tylko kewy, tylko kewy. 2 na 2. Widzi, wcelowany jest. To jest niemożliwe. Niemożliwe. Wow. No. Na dół spadł. Dobra, tam jest. To dobra. On jest w tych krzakach na pewno. Wiesz o tym, nie? Tak. Celowany. No spokojnie to zagram. Dobra. Oni nie są razem, więc... No. Nie, są chyba razem. Są razem? Nie, dawaj. Dobra, ładnie, pięknie. Dobił go. Nie, on jest w boksie jest. Przeładuj sobie wszystko. Nie, tam jest ostatni. A jest, widzę, wcelowany jest. Nie wychylaj. Dobra, zeskakuj. Myślałem, że się połamiesz, stary, serio. Też, już mówię, kurde, jaki fajny odcinek wymyślimy. Dawaj, Shakonzi. Wejdź na HG, nie schodź. Podłoga, zabuduj go. Nie mam co, to jest niemalna ilość maców. Dawaj, Szaku! Oh my gosh! Kill off! Jedzie z nim, Szaku! Ła, nie chcę bomby! dawaj, sztucer! Odpalaj sztucer! Dawaj! Nie, jak w przedszkolu! Łopatkę! No! Mamy to! Dobra! Nie mam pyt! Ale to było piękne! Wbijajcie do Szaka, subskrybujcie kanał. Link w opisie. Ale mi serducho wali. Ja już myślałem, że Szaku to przegra, ale na szczęście wariatowi udało się wykerować tą gierkę. Sam osobiście nie wiem, jak dostałem tą bombę. Gdzieś chyba mój łeb wystawał przez krzaki, a gościu po prostu widział znacznik nad moją głową i strzelił na ślepo, trafił, zabił na hita. No, zdarza się najlepszym oczywiście. Moi kochani, wbijajcie na kanał Szaka. Oczywiście link do kanału Szaka znajdziecie w opisie. Zapraszam też wszystkich na pixieshop.pl po przekozackie koszulki i bluzy. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć!